Małgosia Niewiadomska, witam Państwa w audycji Gość Radia Fama, a dziś w naszym studiu Aleksander Majcz, trener Lechii. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jak tam przygotowania? No, teraz za nami pierwszy mecz, także myślę, że udane te przygotowania były. Mieliśmy dużą pomoc też stronę sponsora i tak samo ludzi, którzy rządzą klubem od prezesa, bo dostałem pomoc w postaci przez 2 tygodnie drugiego trenera Bilego Abota i pomoc również od Marcina Pileckiego, który do tej pory pełnił funkcję fizjoterapeuty, a od właśnie tej zimy też pomaga w przygotowaniach fizycznych. Także myślę, że tutaj naprawdę duże zmiany zeszły od tych 2 lat, ile jestem w klubie i myślę, że to będzie jeszcze lepiej. Ale czy te przygotowania przebiegły zgodne z planem, tak jak się Pan spodziewał? No, troszkę ta zima jednak pokrzyżowała plany, nie? Przez te 2 tygodnie, kiedy były te takie ostra zima, gdzie nie mogliśmy skorzystać z tego nowego boiska, które jest budowane. No, mieliśmy, mówię, ten jakby poślizg, ale zrobiliśmy to i mówię, no, tu się należą ogromne brawa dla chłopaków, którzy nawet w tych ciężkich warunkach, gdzie musieliśmy korzystać wszystkiego, tylko nie z boiska, wytrzymały i myślę, że zrobiliśmy to, co do nas należało. No tak, te 2 tygodnie to i tak niewiele. A jaką rolę to boisko w ogóle odegrało, jeżeli chodzi o te przygotowania? Jesteście zadowoleni, że macie to boisko? No bardzo, 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 bo nawet mówię, jak te 2 tygodnie nie mogliśmy korzystać, później naprawdę skorzystaliśmy go, jak najbardziej wykorzystaliśmy, bo tak jak pamiętamy, no kilka lat wstecz, to nawet nie mogliśmy korzystać boiska przez duży okres czasu, tylko na meczach sparingowych. Także myślę, że tutaj duża możliwość poprawienia niektórych rzeczy właśnie w okresie zimowym na tym boisku. Także myślę, że to przyniesie nie tylko nam, a wszystkim grup młodzieżowym, którzy się znajdują na terenie Tomaszowa. Myślę, że naprawdę duży plus tym boiskiem. Rozegraliście kilka meczów kontrolnych, zwycięstw jak na lekarstwo. Czy to jest sygnał, żeby obawiać się tego sezonu? Ja myślę, że nie, bo myślę, że jakbyśmy wygrali wszystko i to by wszystko było pięknie w sparingach, to znaczy, że forma przyszła za szybko i wtedy bym się martwił. A druga sprawa jest taka, że dużo tych sparingach próbowaliśmy, ustawienia różnych zawodników, kilka zawodników przyszło do nas, także trochę było i rotacji i musieliśmy kilka rzeczy sprawdzić w naszej grze, ustawieniach. Także ja osobiście bym się nie martwił. Nie? Różnie to bywa w lidze, bo w lidze, tak jak wiemy, no, w tym roku jest bardzo wyrównana. Każdy z każdym można wygrać i myślę, że w tej drużynie jest potencjał i spróbujemy naprawdę poważnić i nie zawieść kibiców. No a jak teraz wygląda ta drużyna? Czy wszystkie te taktyki te już macie tak na tyle dopracowane, że już teraz w tych meczach, które będą, jesteście pewni, silni, stabilni? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Tylko żeby nas zdrowie tam wszystkich objęło tak, żeby nikt nie miał poważnych kontuzji, bo w zeszłym roku mieliśmy tak 5 zawodników na wypadło i ta gra wyglądała całkowicie inaczej. Tutaj na razie mamy wszystkich oprócz, no gdzieś tam Kamil Szymczak trochę narzeka na ten ból z poprzedniego roku, ale reszta chłopaków jest zdrowa. Myślę, że to z meczu na mecz może być lepiej, nie? Możemy się spodziewać, że będziemy grać coraz lepiej, bo w tym pierwszym meczu trzeba zaznaczyć, że 3 nowych zawodników zagrało od pierwszych minut. No właśnie, także chciałam zapytać teraz o zmiany. Jakie mamy zmiany w składzie drużyny? Bo z kilkoma się pożegnaliśmy, ale mamy też nowe twarze. Tak, tak, tak. No to trzeba zaznaczyć, że przyszli ludzi, większość młodych, bo 93, 94, 94 i Pierzyński, który jest z tej grupy najstarszy. Także myślę, że przyszli ludzie, którzy przede wszystkim są młodzi, ambitni i mają też umiejętności. Myślę, że jednak zmienią oblicze dzisiejszej Lechii. Tak. Myślę, że będziemy mieli mocniejszą Lechię niż w zeszłym roku. No to chyba dobrze dla nas wszystkich i kibiców. Ja bym chciała teraz zapytać o taką rzecz. Jak wygląda wprowadzanie piłkarzy z juniorskich drużyn do kadry tej starszej? Czy z młodszych ekip reprezentujących Lechię również testowani są zawodnicy tutaj, żeby mogli przejść? Ja powiem tak. Ja od momentu, jak tutaj jestem, no to czy Jakubczyk, który z nami trenował od prawie 1,5 roku, jest teraz Kacper Bernacki, który się wyróżniał w swoim zespole i teraz trenuje z nami chłopak, który w lutym skończył 17 lat, także młody chłopak.
W zeszłym roku z nami trenowała grupa 98 rocznik o trenera Żmudę, gdzie moja praca z trenerem Żmudą wygląda na taki sposób, że trener zawsze wysyła zawodników, którzy się wyróżniają w jego zespole. Tak samo trener Godawa, który przekazuje zawodników do pierwszego zespołu, i to jest nagroda dla tych chłopaków, żeby z nami potrenować. I ci, co się pokażą u nas na treningach, mają szansę zostać na duże, tak jak w tym przypadku miał Jakubczyk, tak jak ma Bernacki. Także myślę, że w najbliższych tygodniach znowu będą z nami trenować zawodnicy o trenera Godawę i o trenera Żmudę, który mogę zaznaczyć, że to jest od trenera Żmudę, to jest rocznik 98. W zeszłym roku, mówię, kilka zawodników spędziło u nas, każdy zawodnik spędził tydzień czasu z pierwszym zespołem. I tak będziemy kontynuować, i to będzie nagroda dla tych chłopaków, które grają w młodszych kategoriach, że mogą przyjść do pierwszego zespołu potrenować, i będziemy je obserwować, i pomału będziemy prowadzać do pierwszego zespołu, bo myślę, że to jest fajny sposób i że trenerzy też się zgodzili na to, a dla tych chłopaków, którzy się nie złapali jeszcze, no to jest taki sygnał, że można. No tak jak mówię, ten Bernacki, który akurat teraz skończył 17 lat, no to też jest szansa dla innych, tak? Muszą się też wyróżniać swoim zespole. No tak, to są bardzo młodzi chłopcy, tacy, którzy muszą się jakoś wprowadzić do tej drużyny, no, zawodowej. Nie? No tak, tak. Dlatego robimy to tak, z taką myślą, że jak się wyróżniają w swoich zespołach, pomału dobieramy dwóch, przyjdzie jeden tydzień, dwóch następny tydzień i będziemy ich prowadzać pomału. Teraz ich nie zapraszałem, bo ten okres zimowy, wiadomo, że był ciężki, no, dużo biegaliśmy, dużo siły i tu nie chcieliśmy jednak zrobić krzywdę tymi, no powiedzmy, dzieciakami, tak? Ale już teraz, kiedy te obciążenia są o wiele mniejsze, będziemy zapraszać selektywnie jednego, dwóch, co tydzień będzie ta rotacja i oczywiście będziemy monitorować razem z trenerami. Jak jeden sobie będzie nadawał, no to zostanę na dłużej z pierwszym zespołem. I na pewno, tak jak mówię, na pewno gdzieś tam znajdziemy jakiś czas, czyli mecz, gdzie możemy mu pozwolić parę minut, żeby jednak poczuł tą atmosferę. No. Wystarczy nawet przyjść na trening, to też jest dla nich wyróżnienie. Ja bym chciała jeszcze zapytać, ponieważ ma Pan duże doświadczenie w pracy trenera, jak to jest, jeżeli podejmuje się takie decyzje, że na przykład kogoś w tym meczu sadza się na ławce, komuś pozwala się grać, nie zawsze są to trafne decyzje, jak sobie radzi trener jako człowiek z takimi emocjami? No, powiem, że jest ciężko, nie? Bo nigdy się nie zastanawiałem wcześniej, jak grałem, jak to jest ciężko trenerowi. Myślałem, że wszystko to przeleje na papier, poda skład i wszystko jasne. Nie, jednak to przede wszystkim patrzę na to, żebym drużynę, którą wystawiam, żeby ona coś dała, tak? Zasługi to za zasługami. Po prostu muszą wszyscy pracować na ten wynik, tak? Także staram się jakoś tam emocje zostawić na boku, a pozwolić, żeby jednak rozsądek wygrał w tych momentach, kiedy decyduje o składzie. No ciężko jest, ciężko, bo nawet ten mecz teraz ostatni, który był w lidze, to ciężko, bo dwóch, trzech zawodników, którzy się znalazły na ławce, spokojnie mogliby grać, tylko że mogą tylko grać 11 i mówię, no tu wybrałem tych, który akurat wisi na boisko, a nie tych, którzy siedzi na ławce. A naprawdę, mała różnica nawet w ogóle, można powiedzieć. Także jest trochę ciężko, tak? Ale no, staram się też patrzeć, co się dzieje w tygodniu na treningach. No i czasami też pod względem tego, który przeciwnik nas czeka. Ja bym chciała jeszcze zapytać o takie plotki, które do nas dochodzą, bo doszły nas słuchy, to nie są żadne potwierdzone informacje, bo nikt z zarządu Lechii tego nie potwierdził. Natomiast chodzi o to, że prawdopodobnie pan Grzegorz Wesołowski jest przymierzany do roli trenera. Z pana pozycji chciałam zapytać, czy ma pan zapewnioną pracę w klubie? No z tego, co rozmawiałem ostatnio, nawet i wczoraj miałem rozmowy, że mam spokojną pracę, mam pracować do końca rundy, tak jak zresztą zobowiązuje umowa. Zapewnienie mam, że nic takiego przynajmniej od prezesa, od sponsora nie wyszło.
Ja sobie akurat nie patrzę na to, bo to wiadomo, praca trenera to jest taka, że jesteś dzisiaj, jutro cię nie ma i koncentruję się tylko na to, co mam zrobić dzisiaj, jutro i w sobotę na meczu, także słyszałem też, ale no, tak jak mówię, no, nie zwracam tak bardzo uwagi na to, bo no, jakbym musiał to wszystko takie płotki, no to naprawdę los już straciłem, także myślę, że trochę cierpliwości jeszcze mam. Jaki cel stawia pan sobie i drużynie na wiosnę? No, ostatnio tak nawet chłopakami powtarzałem, że mniej niż w zeszłym roku, co osiągnęliśmy, nie możemy sobie pozwolić, żebyśmy w tym roku nie powtórzyli to samo, tak? Także stawiamy, żebyśmy walczyli o jak najwyższe cele w lidze. Jak nam się uda, no to super, nie? I tu zostaje jeszcze puchar, no którego też musimy, jednak jesteśmy tymi, którzy bronią ten tytuł wygranego tego pucharu. Także myślę, że na pewno ta runda będzie ciekawa, a musimy się postarać, tak jak mówię, nie zawieść kibiców i jednak nie zejść tego poziomu, przynajmniej zeszłorocznego. A jak widzi pan szansę drużyny na awans do drugiej ligi? Tak jak wcześniej wspomniałem, no ta liga jest akurat tak wyrównana, że ciężko wyznaczyć jakiegoś zdecydowanego faworyta. Będzie walka do ostatniej kolejki, także mamy ogólnie bardzo młody zespół. No tak, myślę, że średnia wieku u nas to jest 22-23 lata. To jest jednak naprawdę młody zespół. Chłopaki nie są żadnej gwiazdy, gdzie grali w ekstraklasy czy coś. No są chłopaki ambitni, którzy się chcą rozwijać i gdzie się pokazać w świecie piłkarskim. I myślę, że właśnie tu może brzmi ten potencjał tej drużyny, tak? Może zaskoczymy, może będziemy czarnym koniem, ale myślę, że nie ma takiej presji, że musimy. I tu też szukamy swoje szanse, że pokażemy się z jak najlepszej strony, bo możemy. Panie trenerze, czy w tym sezonie, teraz, w tej rundzie mamy jakieś obawy o skład, bo widzieliśmy się w ubiegłym sezonie, to mieliśmy trochę problemów, nie było kim zastępować zawodników, którzy mieli czy kontuzje, czy też chorowali. Myślę, że w tym roku to ta kadra jest bardziej wyrównana, tak? Że ci, co są teraz w tej chwili znajdują się na ławce, czy poza tym pierwszym składem, no naprawdę zasługują też, to są małe niuanse, zasługują też grać w pierwszej jedenastce. Myślę, że no, zawsze są objawy. Ja mówię, no, żeby nas tylko zdrowie posłużyło i żeby naprawdę nie było dużej jakiejś kontuzji. Myślę, że sobie poradzimy kadrowo. No mówię, no różnie to bywa w życiu, tak? No to są mi kartki, to są mi kontuzje, chorobę. No w tej chwili mówię, no jest dobrze i żeby tak pozostało. Pierwszy raz po zimowej przerwie Lechia zagrała w miniony weekend, pokonała na wyjeździe Targówek Warszawa 2-1. Czy pan jest zadowolony z naszych piłkarzy? No, zadowolony jestem z jednego faktu, że to widziałem wcześniej, ale w tym meczu pokazali naprawdę charakter, gdzie mogliśmy wcześniej już prowadzić w tym meczu, a okazuje się, że musieliśmy gonić wynik i chłopaki naprawdę starali się, żeby już w pierwszej połowie to rozstrzygnąć. No i udało nam się, tak że mówię, pokazali kolejny raz charakter, co z samej gry nie do końca, ale mówię, to jest tak jak zawsze ten pierwszy mecz, no i stres i ta pozytywna taka adrenalina, także to wszystko tak zadziałało, ale myślę, że z meczu na mecz jeszcze lepiej będziemy się reprezentować i prezentować na boisku, tak żebyśmy przynajmniej tych punktów zbierali jak najwięcej. W sobotę o 15:30 pierwszy mecz przy Nowowiejskiej. Proszę powiedzieć, kim będzie nasz przeciwnik? No nasz przeciwnik będzie druga drużyna Widzewa Łódź. Także dosyć atrakcyjny przeciwnik, nie tylko z nazwy, bo wiadomo, że tutaj cały Tomaszów kibicuje Widzewowi. No, myślę, że będzie naprawdę fajny mecz, bo oni pokazali w ostatnim meczu, że jednak ten młody zespół potrafi grać, no bo ograć Kutno nie jest to prosta sprawa, dlatego bo Kutno sobie teraz przed tymi rozgrywkami zmocniło dosyć dobrze z zawodnikami z Wisły Płock, z pierwszoligowego. Także myślę, że będzie bardzo ciekawy mecz, dlatego serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Radio Fama i kibiców Lechii na godzinę 15:30, żeby zobaczyć jedną i drugą drużynę. Dziękuję bardzo, że był pan naszym gościem. Ja myślę, że kibice nie zawiodą mimo swoich sympatii. Pierwszą drużyną zawsze dla nas Tomaszowian oczywiście będzie Lechia, przynajmniej tak powinno być. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.